Cześć, witam Was w filmie z cyklu Q&A, w którym będę odpowiadać na Wasze pytania. To już jest drugi taki filmik na moim kanale. Podobnie jak poprzednio, pytania mogliście zadać w zakładce Społeczność na YouTubie. Jeżeli macie powiadomienia to włączone, to wtedy dostajecie też powiadomienia, kiedy wysyłam na YouTube coś innego niż film. No i na Instagramie też można było te pytania zadać, także mam cały komplet pytań na telefonie. No to zaczynamy od pierwszego pytania. Jak przygotowujesz się fizycznie i kondycyjnie do długich dystansów? Niespecjalnie. Długie dystanse to nie jest taki sport, który by wymagał jakichś przygotowań wielkich, sprawnościowych. Po prostu chodzę na spacery, staram się codziennie iść na spacer taki, który ma 3 km. Mam po drodze 3 przewyższenia, bo mieszkam na Pogórzu, więc jest to takie coś na rozruszanie się, ale zawsze po zimie mam kiepską formę i pierwsze 2 tygodnie na szlaku to jest takie powoli rozkręcanie się. Jeżeli ktoś chciałby być już w szczytowej formie od razu pierwszego dnia długiego dystansu, no to po prostu musiałby przez miesiąc wędrować jakimś innym szlakiem, tak żeby się do tego już właśnie tak te nogi przyzwyczaiły, stopy trochę rozbiły, a mięśnie, wiadomo, trochę bardziej wyrobiły. No można próbować jakieś tam siłownie i tak dalej, jeżeli ktoś lubi, nie jest to oczywiście, nie ma w tym nic błędnego. Rower troszkę pomaga, ale to są inne mięśnie, biegać nie mogę, zresztą na rowerze też nie, więc tego nie robię, to pewnie na wytrzymałość pomoże i tak dalej, ale wędrówka to trochę co innego, robi się to z ciężkim plecakiem. Nie zawsze ciężkim, ale tak, to jest trochę co innego, a z drugiej strony nie jest to jakaś taka wielka znowu filozofia. Wystarczy nie szarżować na początku i wszystko będzie dobrze. Następne pytanie. Głupie, ale mnie ciekawi. Jak radzisz sobie z myciem naczynia na szlaku? Czy tam było coś o tym, czy nie przeszkadza mi osad z tłuszczu w herbacie, bo Instagram skrócił mi te pytania i nie widzę ich w całości. Nie, w ogóle to nie jest jakiś żaden problem. Większość potraw, które przygotowuję, nie pozostawia osadu tłustego i tu jest właśnie taka podpowiedź. Są dwa rodzaje potraw, które ten osad zostawiają. To są zupki w proszku i liofilizaty. One zawierają często tłuszcz palmowy, który faktycznie osiada takim kolorowym, obrzydliwym osadem na brzegu garnka. Natomiast nie ma żadnego problemu, żeby to wyczyścić. W sumie używam 50 ml wody, tak mi się wydaje. Nalewam taką bardzo niedużą ilość wody na dno garnka. Wkładam do tego palce i szoruję te brzegi, wypijam tą resztkę. Tego się nauczyłam w Stanach, żeby nie przyciągać zwierząt. Nie wyrzucamy żadnych resztek jedzenia poza namiot. Po prostu się zjada te resztki, a zresztą szkoda wody, skoro tą wodę nieśliśmy. To naprawdę nie jest problem, to się elegancko wyczyści. Ewentualnie można to zrobić jeszcze drugi raz. W sumie zużyjemy 100 ml wody i garnek jest praktycznie czysty. To przesada z tym myciem. Widziałam ludzi, którzy noszą ze sobą szmatki, płyny do mycia naczyń. No nie, nie, zdecydowanie nie. Widziałam nawet ludzi, którzy gotowali wodę specjalnie po to, żeby umyć garnek i potem ją wylewali. Oj, i gdybym miała za dużo gazu, to zdecydowanie zrobiłabym sobie drugą herbatę, niż marnowała ją na mycie. No nie, po prostu nie, nie mam takiego problemu. Czy też tak masz, że jak to kawa na szlaku smakuje lepiej niż w domu? Nie za bardzo. Piję chyba kiepską kawę. To znaczy w zasadzie piję podobną kawę, bo piję rozpuszczalną. Ale w terenie raczej rzadko jest ona ciepła. Tylko podczas wędrówki przez Szwecję podgrzewałam wodę, żeby mieć ciepłą kawę, a tak to zawsze piłam zimną. Nawet mi się wiele razy zdarzało pić taką z kawałkami lodu, bo rano było zimno. Więc tak, natomiast ten zapach kawy jest przyjemny i budzi zawsze wspomnienia miłe ze szlaku, jak piję kawę w domu, ale kawa w domu jest smaczniejsza, bo jest gorąca, zawiera prawdziwe mleko i to takie surowe mleko od krowy, a nie z żadnego kartonu ani nic takiego.
No i po prostu jest taka fajna. I zawsze ją wącham i myślę o tym, jak na szlaku smakowała. A na szlaku cieszę się tym, co mam. Kiedy będziesz chodziła w Mazowieckim, polecam i zapraszam trasy Bug w Kranarew. Nad Bugiem byłam, bo nasz szlak nadburzański częściowo biegnie wzdłuż Bugu w Mazowieckim. Byłam też na szlaku Bolesława Krzywoustego, Sierpc Kutno. Kutno jest już w Łódzkim, ale Sierpc zdecydowanie w Mazowieckim. Bardzo mi się ten szlak podobał. Oczywiście chcę się wybrać w Mazowieckie, ale jakoś mi tak dotąd nie pasowało, bo chciałabym tam pojechać tak wczesnym latem, a przeważnie wczesnym latem nie ma mnie w domu w Polsce. Więc tak, chciałam przejść szlak z Mniszewa do Janowa. Tak, Janowa, tam nad Wisłą. Myślałam o tym szlaku, potem się okazało, że prom nie pływa i nie ma jak się przedostać na drugą stronę Wisły. Potem odkryłam, że jeździ autobus do Dęblina. Tak, chyba tak. No i więc ten szlak wraca na moją listę. Chcę go przejść, ale chcę właśnie, żeby nad Wisłą było ładnie zielono. Chcę też przejść ten szlak... Szlak Puszczy Białej i Kamienieckiej, ale tam też jest jakiś problem z promem i też się nie da go kontynuować, także nie jest to takie łatwe. Oczywiście wszystkie szlaki w Mazowieckim mam zamiar przejść prędzej czy później. Masz sporą wiedzę, może jakieś warsztaty byś zrobiła? Chętnie bym zrobiła. Mam nawet taki plan, żeby zrobić. Nie będę jeszcze za dużo o tym planie mówić, ale być może będzie taka możliwość. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakie plany na przyszły rok? No, jak zwykle nie mówię, jakie będą plany, ale mogę powiedzieć, że w najbliższym czasie prawdopodobnie wybiorę się na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Marzę o tym, żeby była ładna zima i żeby był taki ogląd na te skałki wśród drzew, bo to bez liści można je łatwiej dostrzec. Także powinno być fajnie, zobaczymy też, jak to wyjdzie. Jakieś polskie góry się szykują, no a na lato oczywiście dłuższa wyprawa. Miejmy nadzieję, że wszystko z nią będzie tak, jak planuję, ale jeszcze nie powiem, co to będzie. Dobra, teraz sięgamy do innych źródeł po resztę pytań, bo te miałam w zrzucie ekranu. Czy są szlaki państwa, które chciałabyś zrobić, ale obawiasz się, że możesz z jakichś powodów jakich nie sprostać lub jest to zbyt ryzykowne? No tak. Mogę powiedzieć, że chciałabym bardzo pojechać do Rosji i tam przejść coś długiego. Nie wiem, czy to się kiedykolwiek uda. Rosja jest permanentnie zamknięta i nie da się tam pojechać. Nie wiem, czy będzie to możliwe kiedyś, ale to bym chciała i to na pewno jest bardzo duże wyzwanie logistyczne i tak dalej, coś takiego zrealizować, ale jest to takie moje marzenie. Czy uprawiasz też Nordic Walking na przykład jako trening? No nie, uprawiam zwykłe spacery bez kijków, dlatego że każdy powód, żeby jednak kijki zostawić w domu na krótko, jest dla mnie dobry ze względu na to, że tak bardzo dużo w życiu przeszłam z kijkami, że mam problemy ze złapaniem równowagi bez kijków. Kiedyś tak ludzie mówili, a śmiali się, że to na pewno tak będzie, a to rzeczywiście tak jest. Także brakuje mi tych dodatkowych dwóch nóg, które zyskuję chodząc z kijkami, więc jak idę na spacer, to właśnie bez i staram się trochę tak poruszać bez kijków na dwóch nogach. Czy zimowe przejście szlaku długodystansowego jest dla Ciebie trochę jak zdobywanie szczytów zimą, czyli zupełnie inny, wyższy poziom trudności? Czy planujesz takie przejścia? No to zależy. Zależy, co mówimy, co mamy na myśli mówiąc długie dystanse, czy mowa o tych takich wielotysięcznokilometrowych, czy tych polskich, które są generalnie krótkie, poniżej 500. Więc polski jak najbardziej. Zdarzyło mi się już przejść dwa szlaki zimą wzdłuż polskiego wybrzeża, szlak nadmorski i szlak ze Szczecina do Mieszkowic. W tym roku właśnie ta Jura, może się uda w góry również wyskoczyć na któryś z polskich szlaków długodystansowych. Więc jeżeli chodzi o Polskę, to nie ma żadnej różnicy, a wręcz jest fajnie, bo nie ma komarów.
Ale dzień jest krótki. No wiadomo, że to nie jest to samo, bo właśnie dzień krótki, trzeba więcej rzeczy zabrać, cieplejszy śpiwór, zimową kuchenkę, puchowe spodnie. No i się tak tego namnaża, ale wiadomo, nie będę siedzieć w domu i się nudzić, więc jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o te naprawdę długie dystanse, no to jest to faktycznie duże wyzwanie. To tak, to jest trudne i w bardzo wielu szlaków po prostu przejść się zimą nie da. Parę lat temu było pierwsze zimowe przejście PCT i to było wielkie coś. Nie wiem, czy ktoś to powtórzył, chyba nie. Więc tak, wielu takich szlaków po prostu się nie da, albo jest to naprawdę faktycznie trudne. Zajmuje bardzo dużo czasu, no i wiadomo, można zejść z lawiną, ale poza tym właśnie niektórych miejsc nie sposób przejść z pulkami, bo jest zbyt stromo, wtedy trzeba nieść plecak, ale przecież z plecakiem nie pojedziemy na nartach. No i to się wszystko robi dosyć skomplikowane. Także jest te bardzo długie dystanse raczej planuję robić w sezonie wegetacyjnym. Czy twój zimowy biwak z najniższą temperaturą? To było w zeszłym roku w Szwecji, kiedy pojechałam tam na początku lutego. Miałam chyba minus 25 stopni w nocy. To też było takie miejsce nad rzeką, w takim dołku, gdzie to zimne powietrze się zbierało. Tak, no minus 25 chyba, może minus 23, no w każdym razie coś takiego. Ile razy podczas wędrówek pomyślałaś, to koniec, żegnaj świecie, już po mnie? Parę razy. Generalnie jestem bardzo ostrożną osobą i staram się nie pakować w żadne kłopoty, ale wiadomo, wypadki losowe się zdarzają. A właściwie może raz było, czy dwa, może trzy. Także naprawdę myślałam, że jest naprawdę źle, zwłaszcza wtedy, kiedy wpadłam do rzeki u ujścia do morza i zalała mnie fala i było mi trudno tam wstać i mogła przyjść następna fala, ale przypływ adrenaliny pozwolił mi się stamtąd wygramolić. Później no te bardzo zalodzone odcinki CDT, gdzie trzeba było się takimi półeczkami prześlizgiwać, właśnie gdzie było pełno lodu, a potem wielka przepaść i tylko właśnie taki zalodzony firn, na którym nie było się jak zatrzymać, ale udało mi się bez żadnych problemów przejść ostrożnie i nie zjechałam, więc nic się takiego nie stało. Jeszcze było więcej różnych rzek. No raz też, kiedy zostałam niejako trochę w pułapkę wpędzona pomiędzy dwa pożary lasu, to też nie było za fajne, bo było pełno dymu i takie jakby kawałki popiołu mi się wydawało, że krążą w powietrzu, to chyba mi się przywidziało. W każdym razie nie wiedziałam, gdzie ten pożar jest i jak daleko i czy uda mi się stamtąd wyjść, a jeżeli miałabym zawrócić, to czy tam już, gdzie przed chwilą byłam, nie będzie ognia znowu, ale na szczęście nie. Udało się przejść, ten pożar był kawałek dalej i następnego dnia dopiero zamknęli ten szlak. Także tak było. Czy odczuwasz spadki nastroju po zakończeniu i powrocie do domu, a może jest wprost przeciwnie? To zależy od szlaku. Nie każdy szlak mi się podoba. Niektóre podobają mi się bardzo i po tych rzeczywiście łapie mnie załamanie nastroju zwane depresją poszlakową. Napisałam o tym kiedyś artykuł na blogu. Wrzucę link w opisie. Będziecie mogli się w to zagłębić. To jest rzecz typowa dla wszystkich długodystansowców. Właśnie nie każdy i nie zawsze na to cierpi, ale generalnie tak. Życie szlakowe jest o wiele milsze niż to zwyczajne. Ale właśnie są też takie szlaki, które nie sprawiają zbyt wielkiej przyjemności i chciałoby się już być w domu i po takich szlakach nie jest mi jakoś specjalnie żal. 5 najważniejszych rzeczy, na których nie warto oszczędzać, gdybyś musiała kompletować sprzęt od nowa, dysponując ograniczonym budżetem. No niestety sprzęt to jest coś, w co warto zainwestować, bo wiadomo, jak się kupuje tanio, to się kupuje dwa razy. Z czasem trzeba odnowić sprzęt, ale taki lepszy po prostu dłużej wytrzyma, będzie lżejszy, bardziej komfortowy, nie będziemy go chcieli wymieniać na nowy zbyt prędko. Ale tak, są takie rzeczy, których nie warto kupować w ogóle, może najpierw właśnie zacząć od tego, co absolutnie jest nam potrzebne, a nie kupować tak różnych rzeczy nie wiadomo po co.
Ale są też rzeczy, w które nie warto inwestować, bo się niespecjalnie sprawdzają. I tutaj koronnym przykładem jest strój przeciwdeszczowy. Nie warto kupować drogich spodni i drogich kurtek przeciwdeszczowych, bo okazuje się, że wszystkie one przeciekają w pewnym momencie tak samo. Jedne wcześniej, te trochę droższe, trochę później, ale miałam też tańsze kurtki, które nie przeciekały zbyt szybko, a miałam drogie, które przeciekały bardzo szybko. Mam awersję do Gore-Texu, choć zawsze lubiłam Arcteryxa, to moja ostatnia kurtka Arcteryxa też po miesiącu zaczęła przeciekać. Wiem, że używam tych rzeczy więcej niż przeciętny użytkownik i że to tak statystycznie jest tak samo jak komuś po 2 latach, a mnie po miesiącu. No, ale nie po to wydałam 1200 zł na kurtkę, żeby po miesiącu być cała mokra. No więc nie, spodnie tak samo. Można w ogóle obyć się bez spodni, nosząc spódniczkę przeciwdeszczową latem. To tak. W ogóle ubrania nie warto zbyt wiele wydawać. Oczywiście są fajne, wygodne, szybko schnące ubrania, ale niewiele gorsze możemy znaleźć. Tanie i właśnie jakieś spodenki biegowe, nie muszą być jakieś mega markowe. Koszulki też byle były właśnie szybko schnące, nie musi to być drogie merino, które się zedrze dosyć szybko, może to być jakiś trwalszy, tani syntetyk. Tego typu rzeczy. Polary, wiadomo, power stretch jest fajniejszy i lepszy, ale i polar da sobie radę jakoś na szlaku, taki nie za ciężki, nie za gruby, będzie do zniesienia. No to już mamy kilka rzeczy, myślę, że się 5 zebrało. Na pewno nie warto oszczędzać na plecaku, nie warto oszczędzać na śpiworze, nie warto oszczędzać na butach. Może na materacu, jeżeli ktoś nie potrzebuje wielkiego komfortu, to zadowoli go zwykła tania karimata, która jest też w miarę ciepła, na lato wystarczy. Na którym sprzęcie mogłabyś bez problemu oszczędzić, gdybyś musiała? W sensie wagowym, czy w sensie finansowym? Nie wiem, nie mam właściwie na liście sprzętowej niczego, czego nie muszę mieć ze sobą, więc no poza pewnie aparatem, ale go lubię i jest mi potrzebny, bo to jest też moja praca, żeby mieć zdjęcia i filmy. Ale gdybym miała oszczędzić finansowo, no tak, wiele mojego sprzętu pochodzi od firm, które mi ten sprzęt dały, czy to do przetestowania właśnie, czy po prostu. Więc tak, gdybym musiała oszczędzić, to może właśnie na ubraniach. Pewnie nie mogłabym się obyć bez spodenek Arcteryxa, aczkolwiek w tym roku miałam spodenki Patagonii, które były do chrzanu i następnym razem wracam do Arcteryxa. Także w sumie, no na pewno jakiś garnek, no dałabym radę bez mojego tytanowego garnka, ale kocham go bardzo. Jest mega wygodny, mam go 7 lat i jest zniszczony, ale nie zamierzam się go pozbywać, jest super. No gdybym musiała, pewnie użyłabym jakiegoś cienkiego stalowego garnuszka, nie byłby to wielki problem. Z perspektywy czasu, czy samotne wędrówki pozwalają przezwyciężać własne ograniczenia i dodają pewności siebie? O tak! Bardzo, bardzo. Nic mnie tak nie podbudowało, jak właśnie samotne wędrówki. To, że sobie ze wszystkim sama poradziłam i nie potrzebowałam żadnej pomocy, to znaczy może czasami tak, ale no wiadomo, każdy. Ale tak, pewność siebie, ta poczucie sprawczości, tak, wielka przygoda i daliśmy radę, to jest super. Czy power stretch jest najsyntetycznym materiałem? No to zależy, do czego ma być naj, nie? Jeżeli chodzi o stosunek termiki do wagi i objętości i jeszcze wygodę, no to tak, jest naj. Nie musi to być Power Stretch Pro, ale generalnie materiały właśnie takie barchanowe, czyli czesane, że produkuje się je wyczesując ten puszek od spodu z dzianiny, są najfajniejsze, znacznie na przykład lepsze od Power Gridu. W Ameryce jest bardzo modny właśnie takie dzianiny, które mają zamiast całej tej futrzanej powierzchni taką krateczkę, że niby to jest lżejsze, ale to jest przewiewne, nie jest ciepłe i nie polecam aż tak bardzo, chyba że jest Wam bardzo gorąco w Power Stretchu, to wtedy może tak.
Ale nie, raczej nie przychodzi mi do głowy lepszy materiał. I następne pytanie. Ja mam takie niedyskretne, z czego żyjesz będąc tyle czasu na szlakach? A bardzo często dostaję to pytanie, nie jest jakieś wyjątkowe. No, właśnie się znajduję w domu moich rodziców. Bardzo dzięki nim tnę koszty życia, kiedy nie jestem na szlaku. Nie mam kosztów utrzymania i właśnie mam gdzie mieszkać, więc to jest bardzo fajne i wszystkie umowy zlecenia i umowy o dzieło idą na konto i są po prostu oszczędzane na nadchodzącą wyprawę. Możecie wesprzeć mnie oglądając moje prezentacje, czytając moje artykuły. Było pytanie o zimowy mój biwak, właśnie opisałam go w artykule w magazynie Na Szczycie styczniowym, który Wam serdecznie polecam. A być może niedługo jeszcze będziecie mogli wesprzeć mnie w inny sposób. Poczekajcie, będzie stosowne ogłoszenie. I następne pytanie. Nosisz w plecaku power tape albo inne tego typu mocne taśmy klejące? Generalnie nie latem, ale tak zimą. Zima jest zdecydowanie bardziej awaryjna i tutaj zaopatruję się w trochę więcej rzeczy. Właśnie mój zestaw naprawczy jest trochę bardziej rozbudowany, zwłaszcza jak jestem z nartami, pulkami gdzieś w Arktyce i nie wiadomo, co może się stać i nie mogłabym się dalej poruszać, gdybym sobie coś zrobiła z nartami. To byłby kłopot, więc tak, wtedy power tape ze mną jest. Może nim też skleić jakieś dziury w puchówce. Ale ogólnie nie noszę, nie lubię tej taśmy, jest zbyt mocna właśnie, jeżeli chodzi o dziury w puchu, może zniszczyć materiał. Nie noszę też dwóch rzeczy o tej samej funkcji, a noszę ze sobą plaster tkaninowy, ponieważ częściej zdarzają mi się otarcia skóry niż awarie sprzętu. I jak filozofia ultralight głosi, nie nosimy dwóch rzeczy, które mają tą samą funkcję, bo nie ma po co. Więc mam plaster tkaninowy, którym mogę jak najbardziej też coś skleić zamiast power tape'a. Mam też odrobinę takiego plastra kubenowego do klejenia na dziur w namiocie, jeżeli by się takowe zdarzyły. Raz mi się zdarzyło tego użyć. Czy zdarzyło Ci się wygiąć albo złamać kijek? Raz mi się to zdarzyło, na samym początku wędrówki przez Nową Zelandię na Te Araroa. Zaraz za plażą, która jest na początku szlaku, są takie gęste, bardzo błotniste lasy. Teraz już szlak jest przeniesiony i przez ten odcinek szlak nie biegnie, bo tam było naprawdę ekstremalnie. Ale było tak stromo i tak błotniście, że pojechałam po prostu po stoku i pech chciał, że zaklinowałam kijek pod kamieniem. Wiecie, podpierałam się kijkiem i w tym momencie pojechałam, a ten kijek został pod kamieniem. Ja pojechałam razem z kijkiem i ten kijek się złamał. Dzięki pewnemu Trail Angelowi, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Udało mi się dostać nowe kijki w Oakland i potem już służyły mi one długie lata. Mam je nadal z nimi wędruję. Jeszcze mam drugą parę, bo chciałam mieć drugą parę, a potem w tej drugiej parze się urwały paski nadgarstkowej, nie mam pojęcia, gdzie mogłabym je dostać. Muszę napisać do dystrybutora leki, czy można coś na to zaradzić. Generalnie kijki noszę takie bardzo mocne, które się nie łamią. Tamten wypadek to był po prostu wypadek, a nie, że kijki były słabe. Leki Cordclite są naprawdę świetne. Co to za opaski, które nosisz na kolanach i w czym pomagają? Ostatnio opowiadałam o tym w filmiku o rozciąganiu i ćwiczeniach. Opowiadałam o tym, jakie dolegliwości mam, co mi jest z kolanami, pasmo biodrowo-pilszczelowe, kolano, skoczka, przyparcie, boczne rzepki. Tak, bez nich nie mogę chodzić nigdzie dalej niż ten mój spacer krótki, zwłaszcza po górach, więc jestem na nie skazana. Za dużo po prostu chodzę. To one się nazywają Chopat. Tak, to jest amerykańska firma.
Chodzisz do fizjoterapeuty albo ortopedy? No tak, oczywiście, zwłaszcza do fizjoterapeuty, bo z tymi ortopedami to szkoda gadać, ale fizjoterapeuci bardzo, bardzo pomagają i zawsze w każdym sezonie jestem na stole i te wszystkie rzeczy, które dolegają mi po wędrówce, czy też przed wędrówką, bo bardzo człowiek sztywnieje zimą właśnie i przed sezonem warto jest to wszystko porozciągać. No więc tak, tak na bieżąco bywam, o tym też mówiłam w ostatnim filmiku o rozciąganiu, jakie to jest ważne i że jak najbardziej jest to coś, co warto włożyć do swojego repertuaru przygotowań. Twoja podstawowa odzież przeciwdeszczowa. Nie myślę tu o płaszczach przeciwdeszczowych. To Gore-Tex czy inna tkanina? No, miałam już chyba 6 czy 7 kurtek przeciwdeszczowych. Wszystkie były złe. Nie ma dobrych ubrań przeciwdeszczowych poza płaszczem gumowym właśnie, który jest mega ciężki. Trzeba się po prostu pogodzić z tym, że odzież przeciwdeszczowa służy nam, żebyśmy nie dostali hipotermii, żeby nas kompletnie nie wychłodziło na wietrze i deszczu, ale niech ochroni nas ona przed deszczem. Kiedyś używałam Gore-Texu, później używałam kurtek na Perspexie Shield, z których Montana była absolutnie katastrofalna, Patagonia była świetna. Gdyby Patagonia znów zaczęła produkować Alpine Houdini, to bym sobie kupiła kilka egzemplarzy, ale nie widać. Później miałam jeszcze jakąś tam inną membranę, miałam Backlight Gore-Texu, którego absolutnie nie polecam, jest katastrofalny, strasznie przecieka. Jedynie Gore-Tex Pro ma jakiś sens, ale tak jak mówiłam, moja kurtka Teryxa też po miesiącu zaczęła przeciekać. Teraz w tym sezonie będę testować Enlightened Equipment Wisp. To jest taka bardzo modna wśród długodystansowców kurtka. No, chcę po prostu spróbować, czy będzie fajna. Ona ma jakieś 150 gramów, więc na pewno na plecach będzie lżej i nie będę tak kleła, że noszę taki ciężki Gore-Tex, który i tak przecieka. Zapomniałam powiedzieć o spodniach przeciwdeszczowych, bo one też do tego zestawu przeciwdeszczowego należą. To są spodnie Aher Pants firmy Astucas hiszpańskiej. To jest bardzo mała firma, która ma w ofercie zaledwie kilka produktów, w tym właśnie te rewelacyjne spodnie, w których przeszłam prawie całą potrójną koronę i jeszcze miałam je w Chorwacji, ale już wtedy nie działały. Z 15 tysięcy kilometrów szlaków z nimi zrobiłam, jakieś 10 tysięcy wytrzymały nie przeciekając, więc naprawdę były rewelacyjne. Są hiper lekkie po prostu. Ten egzemplarz w dosyć małym rozmiarze ważył 80 gramów. To są takie spodnie, które zabierają na przykład biegacze robiące jakieś wyścigi w górach wysokich, kiedy na ich obowiązkowym wyposażeniu są spodnie przeciwdeszczowe i wtedy właśnie to jest często ich wybór. One są zrobione z kubenu, czyli DCF, naklejonego na membranę i chyba na event. W każdym razie znacznie lepsze od jakiegokolwiek Gore-Texu, jaki kiedykolwiek miałam. Wracamy do reszty filmu. Widzę, że chodzisz głównie w butach trailowych. Dlaczego akurat takie i czy mają lepszą amortyzację od trekkingowych? To jest raczej najoczywistszy wybór, jeżeli chodzi o długie dystanse. Właściwie nie ma się co zastanawiać. Bardzo niewiele osób się decyduje na buty trekkingowe dłużej niż na tydzień, bo jest to po prostu niewygodne i niebezpieczne. Chyba o tym mogłabym zrobić osobny film, ale no, chodzi o to, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie nosił na sobie wielkich, ciężkich buciorów ważących tam po kilogramie, a nawet może i mniej, ale to też strasznie dużo na jedną sztukę, bo to jest bardzo męczące. Te buty są niewygodne, powodują mnóstwo obtarć, nasiąkają wodą, nie wysychają, no i przede wszystkim nie mają zerowego dropu, a ze względu na
moje dolegliwości z kolanami. Nie mogę sobie pozwolić na chodzenie w innych butach niż Zero Drop, więc zawsze wybieram buty Zero Drop. Akurat Altry mi odpowiadają też tym, że mają większą amortyzację. Oczywiście buty trekkingowe są bardzo twarde i trudno tam jakiejś amortyzacji szukać. Ja wiem, że ona teoretycznie jest, ale dla kogoś, kto jest raczej drobną i lekką osobą, może teraz nie jestem drobna, bo jest zima i dużo jem, ale generalnie jak im jest się cięższym, tym może wydawać się, że buty trekkingowe mają więcej amortyzacji, ale jak się jest lżejszym, to są potwornie twarde, nigdy się nie zginają i są koszmarem. I buty biegowe, nie każde mają dużą amortyzację, akurat Altry mają, natomiast inne buty minimalistyczne bywają właśnie Zero Drop, ale bardzo cienkie, tam jest tylko 3 mm podeszwa i to już nie jest takie komfortowe na długim dystansie. I kolejne pytanie. Gdzie znajdujesz osoby do wspólnych wędrówek? Media społecznościowe, fora internetowe, a może inne? To raczej te osoby mnie znajdują niż ja ich. Ja nigdy jakoś specjalnie nie szukałam towarzystwa, bo lubię chodzić sama, ale jeżeli już się ktoś odzywa i zostaje moim dobrym kumplem, to potem pojawia się ponownie. Pozdrowienia dla kolegów. Przeważnie to są ludzie jacyś moi fani, którzy się do mnie odzywają, że strasznie chcieliby powędrować i jeżeli wyglądają z tego wszystkiego na ludzi normalnych i fajnych, to ich zabieram. Czasem to są jacyś moi inni znajomi, których zapraszam rzeczywiście. Bywało też tak, że byłam na wypadach z ludźmi z forów internetowych, z NGET-u. To też były fajne wypady. No także po prostu jak obracacie się w środowisku outdoorowym, to poznajecie różnych ludzi i niektórzy stają się fajnymi kompanami. Nie wiem, czy udaje się tak specjalnie znaleźć kogoś, szukając towarzystwa. Zdarzyło mi się raz i źle się to skończyło. To może nie była najbardziej udana wędrówka, ale nie była zbyt długa. Także tak, no po prostu w schroniskach też się często poznaje różnych fajnych ludzi w różnych miejscach. Wygląda na to, że to koniec pytań. Tak, mam nadzieję, że się streściłam, że się nie zanudziliście i że odpowiedziałam na pytania, które Was interesowały. Na pewno jeszcze kiedyś zrobię jakiś następny Q&A, to znowu odpowiem na kolejne pytania, jakie macie. Na dziś dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Będziecie to oglądali w Sylwestra, więc wszystkiego dobrego w nowym roku, a dla tych, którzy będą to oglądali później niż w Sylwestra, też wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na następnym filmie.